Wołowi rozpoczęto nową metodę pobierania wymazów od pacjentów typu drive-thru. W najbliższych dniach planowane jest otwarcie kolejnych mobilnych punktów na Dolnym Śląsku. Mam krótkie 4 wiadomości. Pierwsza radosna informacja. Dzisiaj mamy największą ilość osób, które pokonały koronawirusa. 30. Mamy ich w sumie już powyżej 90 i być może w tym jeszcze bardziej radosną informacją jest to, że przynajmniej 3 osoby są powyżej 90 roku życia. Druga informacja dotyczy rozszerzenia możliwości badań laboratoryjnych o nowe laboratorium, port Łukasiewicz na Praczach Odrzańskich. Na początku będzie to 200 próbek, ale z szansą i to być może w nie najdłuższym okresie czasu, nawet kilkakrotnego wzrostu ilości dziennej możliwości wykonywania badań. Trzecie, związane oczywiście także z wydajnością laboratoriów, jest to, że kontynuujemy akcję wymazów metodą drive-thru. Jak Państwo wiecie, było to rozpoczęte w Wołowie. Teraz w poszczególnych dniach będą te badania robione w kolejnych powiatach. Jutro Strzelin, ale szykują się następne. Jest to metoda, która zwiększa nam możliwość wykonywania wymazów. Jest ona dla nas dużo bardziej skuteczna za pomoc samorządowców w organizowaniu tych badań. Serdecznie dziękuję. I czwarta rzecz niezmiernie ważna. Zwróciłem się do lekarzy przez Dolnośląską Izbę Lekarską i do pielęgniarek przez Izbę Pielęgniarską o zgłaszanie się chętnych, którzy by byli gotowi do pracy w miejscach, gdzie będzie brakować białego personelu. Musimy się liczyć z taką sytuacją, że czasami koronawirus powoduje wyeliminowanie w jakimś ośrodku pomocy społecznej czy w szpitalu część personelu, natomiast zostają pacjenci i nie możemy pacjentów zostawić samych sobie, dlatego wtedy konieczne jest wsparcie z zewnątrz. Tym wszystkim, którzy zgłosili już swoją gotowość, bardzo serdecznie dziękuję. Oczekuję kolejnych zgłoszeń. Jeszcze raz powiem, jest to na przyszłość rzecz dla nas niezmiernie ważna. Na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować stacjom epidemiologicznym, zarówno wojewódzkiej, która prowadzi laboratorium, które pracuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w okresie wielkanocnym. Ich wyniki są dla nas niezmiernie istotne, żeby walczyć z epidemią, a praca, którą wykonuję, bardzo ciężką, ale także powiatowym stacjom epidemiologicznym za zaangażowanie, za próbę diagnozowania, gdzie są ogniska choroby, ale także za to wielkie zaangażowanie, które dostrzegam przy organizowaniu miejsc do zorganizowania wymazów drive-thru. Serdecznie za tą pracę dziękuję. Wojewoda Dolnośląski apeluje o zgłaszanie się do pracy w szpitalach, w których brakuje personelu. Dla Echo 24, Pola Janus.